Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek i dzisiaj będziemy grali, prawdopodobnie się już będę z Warriors, jeśli wszystko się dobrze pamiętam. I to będzie, jednak Clippers. Myślałem, że z Warriors, ale jednak to będzie mecz z Clippers. Ostatnio z Clippers przegraliśmy, więc zaraz będziemy szukali oczywiście próby rewanżu na nich. A czy to się wydarzy, no to dopiero zobaczymy. Mam nadzieję oczywiście, choć wiem też, że nie będzie to na pewno jakoś bardzo proste, bo jednak raz nas pokonali, więc to oznacza, że są mocni, są na pewno też oczywiście mocniejsi jak wiele zespołów w lidze. Dalej jesteśmy na tym trzecim miejscu, co jest naprawdę niesamowite, że dalej się tutaj utrzymujemy, ale zobaczymy, czy czasem nie pójdziemy w dół po tym właśnie meczu z Clippers, albo jednak zostaniemy tutaj w górze, zobaczymy, zależy jak ten mecz właśnie się potoczy, więc jesteśmy gotowi i możemy wychodzić na ten mecz. To będzie też mecz u siebie. Mieliśmy naprawdę, wydaje mi się, że dużo meczy jest u siebie. Widzę, że dzisiaj mam fajne scenki na sam początek, a nie tutaj wejście aż na arenę. Szkoda, że my nie jesteśmy w tych scenkach, bo wydaje mi się, że nas niezbyt tutaj, nie widać nas zbytnio tutaj, a fajnie byłoby nas zobaczyć w tych scenkach, ale jednak głównie inne osoby tutaj są. Ale jednak właśnie byliśmy tam ostatecznie na tej ostatniej scence. Clippers kontra Spurs, Kobe Jordan kontra Kawhi, może nie, ale bardziej Kobe Jordan może kontra Paul George. Bliżej mi do właśnie bycia w matchupie z Paulem George'em, choć to naprawdę nasz główny matchup to będzie jednak Westbrook, więc Kobe Jordan kontra Russell Westbrook bardziej w tym spotkaniu. Nie pamiętam nawet jak sobie poradziłem w ostatnim meczu z nimi, mam wrażenie, że no ostatnio w miarę nie przypominam sobie, żebym jakiś mecz ostatnio zagrał bardzo źle, więc wydaje mi się, że solidnie zagrałem z nimi. Choć nie będą dokładnie, tak wygląda ich line-up, tak wygląda ich podstawowa piątka, dla przypomnienia też. I będziemy mogli zaczynać. Tip-off, Wemby kontra Zubac. Wemby praktycznie mam wrażenie jakby, wydaje mi się, że powinien większość wygrać tip-offów. I ten tip-off jest jednak przegrany. A wydaje mi się, że, nie wiem, nie zwracam aż na to uwagę, Wemby jednak z jego zasięgiem powinien wygrywać większość tych tak naprawdę tip-offów. Paul George podany do Kawhi'a. Kawhi właśnie był często kryty przez Jeremiego w poprzednim meczu. Tutaj jednak mamy Keldona. Russellowi możemy pozwolić naprawdę na rzut z dystansu. Nie trafiła tutaj Paul George, a my mamy zbiórkę. Podanie szybkie od Jeremiego. Szybkie może wejście pod kosz. Już nagle oddanie znowu do Wembiego. Tutaj myślę, że mógłbym być zablokowany. Czy tam zatrzymano ogólnie, więc wolałem nie próbować. Keldon podaje do Wembiego, Wemby. To był ciężki rzut i niestety nie trafia Wiktor tutaj. Russell Westbrook musi uważać bardziej pewnie na wejście pod kosz niż właśnie na potencjalny na przykład rzut z dystansu czy coś w tym stylu. Paul George, to jest trójka. Tak, no miał miejsce, więc PG się nie myli przeważnie. Próbujemy tutaj jakąś właśnie szybką akcję, może jakaś. No jednak nie mieliśmy tam zbytnio miejsca, więc wolę oddać właśnie. Nie mieliśmy tam miejsca na ten potencjalny rzut jakikolwiek. Szybki task screen. Oj, będziemy mieli problemy. Rzucaj Wemby, zdążysz jeszcze. Ale niestety nie trafił. Nie udało się właśnie to zrobić wszystko. Też Wemby nie podchodził za szybko do tego screena, więc wiedziałem, że muszę oddać tą piłkę. Bo ja tam nie mam zbytnio miejsca, żeby rzucić. Russell. Westbrook pod kosz, ale że naprawdę. Nie, nasz gracz się dosłownie odbił jak od ściany tutaj. Ja skaczę w górę, a on w bok odbija się praktycznie i spada na ziemię. Więc no to było straszne. Piłka do nas, a za to Westbrook nas. No to jest to właśnie najmniejszy dotyk jakikolwiek, najmniejszy kontakt z nami, znaczy czasami nie kontakt, a po prostu obecność gracza i nasz zawodnik nie umie trafić. To mnie naprawdę boli, bo są takie rzuty, które no nie powinny być problemem tutaj. Russell z dystansu nie trafia, bez zdziwienia tutaj. Wydajeczka ma nasze pierwsze punkty. Może teraz Wemby. Myślę, że to będą punkty, tak. Wemby miał tam miejsce, więc mamy pierwsze punkty naszego zespołu, a my mamy też pierwszą asystę. Paul George, który jest na przeciwko Devina Vassella. Tutaj Kawhi ma miejsce. Kawhi próbuje. Kawhi się myli, a my mamy zbiórkę.
Devin Vassell, miała być to piłka do niego, ale dobra, też może być. Devin, Jeremy, Jeremy masz miejsce, rzucaj, rzucaj Jeremy, nie wiem czemu on oddał do Devina. Jeremy miał tam szansę na pewno, żeby zdobyć tutaj punkty. Jeszcze może trójka. Aj, było blisko, było blisko. Wydaje mi się, że to też troszeczkę wpłynęło na to, że Kawhi był blisko mnie. Myślę, aby Kawhi nie doskoczył do mnie, to bym to pewnie trafił. Marcus Morris, który też właśnie z nim się troszeczkę mówiło, że on potencjalnie mógłby odejść, ale on nie odejdzie prawdopodobnie z Clippers. Teraz, no, no bo Sofie się właśnie o tym nic nie mówi. Kawhi trafi teraz z pół dystansu. Devin Vassell, to mógłby być łatwa strata. Devin Vassell sfaulowany. Pięknie. Trzy rzuty osobiste dla Devina w tym momencie, a Paul George z pierwszym swoim faulem. Fajnie, aby Devin wykorzystał wszystkie trzy rzuty, ale zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. Dwa już ma wykorzystane. Jeszcze fajnie byłoby dołożyć ten trzeci. I trzeci dokłada. Super. Piękny Devin. Trzy rzuty osobiste celne. Mamy tylko dwa punkty straty do Clippers. Też tak w ogóle już za niedługo start sezonów, meczu, znaczy meczów przedsezonowych, bo jak ten film rzucę, to będzie 6 dni do pierwszego meczu przedsezonowego Timberwolves Mavericks, więc już no powoli NBA wraca. Wiadomo, że jeszcze nie sezon, ale też sezon jest za niedługo. Jak wrzucę ten film, to też do sezonu będzie 25 dni, jeśli dobrze pamiętam. No tak, będzie 25 dni, więc naprawdę NBA powolutku wraca. Powolutku NBA wraca. Już nie mogę się czekać. Więcej miejsca potrzebuje, lepszego troszeczkę screena, mam wrażenie. Tu był lepszy screen, ale mniej tutaj ten rzut się udał niż przy jednym rzutu przed tym, jak był przy mnie Kawhi. Trójka Kawhi'a nie wpada. Keldon rzuca, Keldon trafia. Pięknie, trójeczka od Keldona i mamy prowadzenie 8-7. Ten mecz z Clippers w miarę był właśnie, jakby mam wrażenie, że przez większość meczów po prostu Clippers z nami prowadzi. Zobaczymy, jak to właśnie to będzie wyglądał. Kawhi pod kosz, Kawhi powinien tu trafić, ale się myli jednak Kawhi. Zobaczymy, czy dam radę po screenie coś tutaj zrobić. Jeremy ze screenem. Alejub do Jeremiego. Nie, miał być do Alejub, ale dobra, może być coś takiego. Rzucaj Jeremy. Właśnie, Jeremy, już lepiej było rzucić wcześniej. Paul George nie trafia, jednak to dziwne, bo jednak miał miejsce tam, myślę, że na to, że trafi, ale to oczywiście dobrze. A my teraz wchodzimy, zobacz, blok, aj, blaj, blok zobacza niestety. Myślałem, że już to mam, myślałem, że to już nic złego się nie wydarza, jednak nie trafia tutaj teraz Marcus Morris. Jeremy, to jest trójka, dużo miejsca, niestety na nie trafia. No jakby to był Keldon, myślę, na przykład, czy Devin, to by prędzej ta trójka wpadła. Russell Westbrook. Screen od Zubacza. Westbrook rzuca, sfaulowany i trafia. Najgorzej jak mogło być. Nie wiem, że trafił, to jeszcze go sfaulowałem. Po co to zrobiłem? Niepotrzebnie. Ale nie trafia. To jest jedyne pocieszenie malutkie. Chodzi tak, no faul to dalej zostaje tam, prawda? Jeremy, myślałem, że się przebije, że to też miała być piłka do Jeremiego. Alejup, Wemby, pięknie. Szybciutko rozegrana akcja, mamy Alejupa do Wembiego. Wemby kończy tę akcję, świetnie. Dalej jesteśmy bez punktów. Niestety jakoś nie chcę wyjść tam to zdobycie punktów, ale to nic. Na razie skupmy się na tym, co nam wychodzi, czyli przed szukaniem kolegów zespołu. Za wczesny wysok. Nie wiem, czemu daje tak łatwo się Westbrookowi. Za wcześnie wyskoczenie, potrzebnie. Nie chciałem właśnie, aby być spóźniony, dlatego chciałem go wyprzedzić w tym, co on będzie kombinował, ale jednak pośpieszyłem się po prostu. Szybkie punkty dla Jeremiego. Teraz. Pięknie. Ładnie, mamy czwartą asystę. Tak jak właśnie mówiłem, no nie wychodzi nam zbytnio zdobywanie punktów, ale asysty w miarę nam wychodzą, więc będziemy robić to, co nam wychodzi. Kawhi. Szuka podania, to znajduje Westbrooka, który rzuca z dystansu. Tym razem się teraz nie myli. Nie ukrywam, że no niezbyt go kryłem specjalnie, bo jednak to jest Westbrook, więc wiadomo, że tak co, ale kto jak nie on, praktycznie może się tak pomylić. Aj, szkoda tutaj. Myślałem i chciałem tą akcję rozegrać w taki sposób, że ja tutaj wbiegnę i poproszę Jeremiego piłkę.
Nie zdobyłem te miejsca, nie przebiłem się zbytnio, więc wycofuję akcję od tyłu. Pół dystans. Nie wpada, ale Wemby ma piłkę tutaj i trafia. No nic nie chce ofensywnie wpaść. Mamy 0 na 5 rzuty z gry. Nic nie chce wpaść niestety. Ale mam nadzieję, że to jest kwestia czasu i to po prostu naturalnie zaczną te rzuty wpadać i zacznie mi się udać właśnie, że te rzuty trafią tutaj. Kawhi, Westbrook. Russell, naprawdę nie miej meczu, w którym nagle będziesz trafiał trójki, jakbyś był jakimś shooterem niesamowitym. Naprawdę, tego nie potrzebuję. Siadamy sobie na ławce, wracamy do gry, wynik jest 30-20 dla Clippers, więc uciekli sobie troszeczkę, ale to nie jest strata, którą się nie da odrobić zdecydowanie. Tak wyglądają Power Rankings, my jesteśmy na 7 miejscu, oni na 8. Clippers zaczynają tutaj. Covington, chyba to jest przy piłce? Tak, tam jest Covington. Czyli akurat my tutaj, no w sumie i my i oni są rezerwowi, tylko że u nas mamy akurat w sumie aż 3 podstawowych graczy. Oni mają tylko PG'ego tutaj właśnie z podstawowych graczy. PG, trafia. Nie chciałem tutaj właśnie być blisko niego. Chciałem sobie zostawić to miejsce, ale potem też już nie zdążyłem go zamknąć tutaj, jak już rzucał. Teraz piłka do nas, ale no naprzeciwko pola to ja nie będę... Znikąd patrzy, nagle mi tą wybił piłkę. Nie chciałem przeciwko pola George'a rzucać, bo wiedziałem, że to się może źle skończyć. Big George trafia, niestety. Nie lepiej tutaj wracamy do gry. Musimy naprawdę się... Musimy się obudzić i zacząć grać, bo wiem przecież dobrze, że nasz gracz umie... To jest faul, dobra. Drugi faul na polu. Troszkę go ostudzi może. Troszeczkę się ostudzi, może właśnie będzie drugi faul. Potrzebuję tych screenów naprawdę znacznie wcześniej. Za Collins to powinno być punkty. Za Collins nie kończy naprzeciwko Kenyona Martina Juniora. No to nie powinno się wydarzyć. On powinien to wykończyć. Powinien tutaj trafić i powinien zdobyć punkty. Paul George. Muszę uważać na Normana Powella, bo on może na niego padać w każdym momencie. Teraz jednak rzuca i nie trafia. Dobrze tutaj się pojawił Collins, bo Powell był przede mną i to mogłoby się źle skończyć. Mógłby właśnie zebrać, ale dobra. Nie mogę właśnie... Te screeny są za blisko właśnie ci gracze. Za blisko są tutaj i te screeny działają. Ale teraz za Collins. Trey Jones będziesz musiał przykro mi rzucać. Ja nie będę właśnie się tutaj wystawiał dlatego, tylko że ja bym też nie trafił, a nie potrzebuję kolejnego niecelnego rzutu. Paul George myli się tutaj, Wemba nie wlatuje z zbiórką. Dobra, czemu nie? Spróbujmy tutaj właśnie, przynajmniej ten faul musi się to udało. Więc pierwsze 2 rzuty osobiste w tym meczu i pierwsze punkty mam nadzieję, że będą. I to jest rzut na pewno celny, więc mamy pierwszy punkt w końcu. Troszeczkę się napracowaliśmy, musieliśmy się napracować, napocić można tak powiedzieć. Musieliśmy się ostro, ale mamy w końcu te punkty. Kawhi. Musimy uważać na Westbrooka. Kawhi. Będzie rzucał, czy nie będzie rzucał? Kawhi ma 5 sekund już na rozegranie czegokolwiek. Kawhi będzie rzucał, bo musi rzucać. Nie trafiamy, mamy zbiórkę. Trzecia nasza zbiórka, pędzimy tutaj. Dobra, potrzebuję właśnie szybciutko tutaj screena od Jeremiego. To jest trójka. Pięknie. Pada. Mamy pierwszy rzut też celny z gry. Powoli trzeba się tutaj odpalać, bo jednak jeśli my nie odpalimy się, to ten mecz nie wygramy na pewno. Ponownie kałajam przeciwko Jeremiego. Raz mu już nie wyszło, więc wątpię, że będzie drugi raz próbował. Teraz właśnie inny sposób, troszeczkę tak. Zrobił swoje miejsce po screenie Zubacza, ale nie trafia. Keldon nie trafia. Nie podobało mi się właśnie to, że akurat on rzuca, bo przy nim był dość gracz tutaj blisko. Ja kryję Westbrooka. Oj, dobra. To jednak jak kryję Kawhi'a, to niedobrze. Wiem, jak to się skończy, ale Westbrook rzuca i nie trafia. Zubacz zbiera za to. Zubacz nie trafia też. Świetnie, Wemby. Już myślałem, że jest ponad, ale jednak nie. Jeremy szybko. Pięknie. Wsad od Jeremiego. Piąta nasza asysta i skracamy tą przewagę cały czas Clippers. To najważniejsze.
Orban Pal, groźnie z dystansu, groźnie z wielu miejsc, też w sumie oprócz tylko nie tylko trójki. I mamy piłkę, może nie my, ale Jeremy ma piłkę, a to jednak jest dla nas steal. Trey Jones, rzucaj. No nie wiem, dobra, kończymy to punktami. Bałem się troszeczkę, że tutaj zniszczymy tą akcję, bo Trey Jones miał tam dużo miejsca na rzut z dystansu i to mu chciałem dać właśnie. Ale dobrze, że poda do Embiego, dobrze, że to nie zniszczy tej akcji właśnie. Ten steal nam zaliczy jakby dla nas, to jakby. Norman Powell, oby nie było faulu, ale trafia. Niestety Norman trafia. Myślałem, że się pomyli, ale jednak nie. Jeden z lepszych zawodników wchodzących z ławki w poprzednim sezonie. Nagrodę Six Man of the Year chyba wygrał Brogdon, jeśli dobrze pamiętam, to był to Brogdon. Potem oczywiście też Emmanuel Quickley był jednym z faworytów do wygrania. To powinno wpaść. I to wpadło. Było właśnie, to widziałem, że dobrze wypuszczone. Trafiamy. Brogdon właśnie był, Quickley, oni walczyli najbardziej o tą nagrodę Sixman, ale Norman Powell też tam był. Kawhi nie trafia, ale Zubac zbiera. Niestety. Szkoda. Mam tej covera do włączenia, ale nie wiem, właśnie na razie mam ten jakby scout skill, więc nie wiem, czy chcę dwie rzeczy naraz włączać tutaj. Wemby z dystansu, ale nie trafia, nie wiem. Płaskanie, taki rzut, który naprawdę wydaje mi się, że nie był jakby przemyślany aż tak bardzo i potrzebny. No nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Kenyon Martin, Westbrook. Westbrook robi post-up. Lepiej, żeby tam był Wemby. Dobra, Westbrook nie trafia. Dobra, szybko podanie tutaj właśnie. Trey Jones, masz dużo miejsca. Niestety nie trafia, ale Sochan zbiera. Podanie do nas z powrotem tutaj. Szybko Jeremy, żeby mi właśnie Steela to nie zrobili. Czy to wpadnie? Aj, myślałem, że na gold skillu to wpadnie, bo no nie wiem, jakoś na gold skillu, jak mamy 99 free point shot, to według mnie to powinno spokojnie wpaść. Kawhi, Powell. Kawhi, rzuca i trafił niestety. Bałem się, że mi wejdzie pod kosz i bałem się właśnie tego, wolałem mu dać jakby miejsce na rzut dystansu, bo wydawało mi się, że nie może być, nie znajdzie aż tak szybko miejsca, a jednak znalazł to tak szybko miejsce, to mi się właśnie podoba, nie wiem, czy też wina aż tak naszej prędkości słabej jeszcze, no nie wiem, naprawdę. Możesz oddać właśnie. Nie wiem, czy to był rzut z pół dystansu, chyba to był rzut z pół dystansu, ale najważniejsze, że trafiamy. Nie obchodzi mi, czy dystans, czy nie, ale ważne, że trafiamy. Kawhi. Nie trafia, Zubac jednak zbiera. Niepotrzebnie, nie wiem, czy to był dobry pomysł, co ja robiłem. Mogłem łatwo jeszcze mu dać punkty plus faul. To by się źle skończyło. Piłka do nas, szybko. Mamy wsad, ładnie. Szybko rozegrane akcje tutaj. Chcemy oczywiście mieć jak najmniejszą stratę w tej pierwszej połowie. To jest nasz główny cel. Westbrook zrzuca. Westbrook nie trafia, ale znowu Zubacz nas tam normalnie niszczy w tej, jeśli chodzi o te zbiórki. Naprawdę szybko za koniec. Aj, czemu się zatrzymałeś? Biegłeś tak fajnie. I chciałem ci właśnie piłkę podać właśnie. Ja tak biegłeś fajnie. A on się niestety wycofał, a ja tutaj. Dobra, koniec, rzucaj Collins. Rzucaj, dobra. 8 punktów straty. Musimy naprawdę Collins, pilnuj tego Zubacza, naprawdę, bo nie możemy pozwalać na te zbiórki. Na tyle zbiórek nie możemy pozwalać. Kawhi robi setbacka, jeszcze nie trafia. Mamy zbiórkę, dobra. Piłka do nas, punkty to muszą być i to są punkty. Kolejny wsad, kolejne punkty od Kobiego Jordana. Marcus Morris Senior kontra Jeremiego. Jeremy, dobra defensywa tej. Jeszcze powalcz, nie udało się niestety. Szkoda, to jest taka jakby... No tak jakby naturalnie, no widzę, że mam szansę, ale zapominam, jaki nasz gracz jest tak naprawdę niestety tutaj jeszcze w tej grze. To mnie boli naprawdę, bo to są właśnie okazje, które przynajmniej jakiś wymusić faul, coś takiego. Nic nie robimy tutaj. Zubacz, trzeba niego uważać. Ja stawiłem Westbrooka, a nie trafił, ale Zubacz zbiera, no.
co z nimi jest naprawdę? No mówię ile razy, ja mówię, żebyście go pilnowali, to oni zawsze go zostawią. Przydałby się jakiś screen. Collins. Trójka. I trafiamy. Buzzer beater siada przynajmniej. Więc mamy buzzer beatera zdobytego, ale równy mecz się szykuje bardzo z Clippers. Stracili 5 punktów w pierwszej połowie. Trzeba naprawdę, nie wiem, mam nadzieję, że Wemby się tym zajmie, bo Zubacz za dużo tam zbiera pod, naszym koszem właśnie. Za dużo ofensywnych zbiórek ma zdecydowanie Zubacz. To jest na pewno jedna rzecz. Pięć punktów to jest praktycznie nic, to są tylko dwa posiadane przewagi, dlatego na pewno właśnie robiliśmy najlepszą robotę, jaką mogliśmy, żeby się utrzymać tutaj w miarę w zasięgu Clippers. Pomimo strasznie słabego startu, gdzie w pierwszej kwarcie nie zdobyliśmy ani jednego punktu, kończymy z 17 chyba punktami po pierwszej połowie, więc pomimo, że właśnie jak widać, mieliśmy bardzo słaby start, ofensywnie, defensywnie, to zaczęliśmy w miarę lepiej sobie radzić. Czemu tylko pokazują złe highlights? Mieliśmy przecież też kilka dobrych. Luka Western Conference, co on miał za średnie? To nie są normalne średnie. Janisz miał normalniejsze, ale średnie Luki były nie z tego świata, były nienormalne. Praktycznie ona wyliczała tam 45 punktów w tym tygodniu. Niesamowite, naprawdę. Nie wiem jaki jest rekord averageowania podczas jednego tygodnia jakby. Ale to na pewno może być jeden z lepszych występów. 45 punktów proszę averageować przez tydzień. A w tygodniu tak zwykle 3 mecze masz co najmniej. 3-4 mecze tak zwykle masz. Zaczynamy powoli tutaj właśnie zaczynamy. Zaczynamy powoli już tutaj drugą połowę. Meczu, który się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie, bardzo się zapowiada. Ciekawie tutaj. Szybko Wemby, nie Wemby, tylko Sohan. Od początku właśnie to był plan z tym Sohanem, tylko on nie ruszył się na ten plan właśnie. To był problem. Westbrook, oby nie było faulu, nie ma faulu, nie trafia. Szybko piłka do nas. Faul, dobra, mamy faul na Westbrooku, jego pierwszy dopiero faul. Nie wiem, czy to wpadnie, wpada. Jedynie jak widzę, że perfekcyjnie wypuszcza, to wtedy wiem, że to wpadnie, tak? To nigdy nie mam pojęcia. To nie wiem, czy wpadnie, wpada. Super, 19 punkt mamy, 3 punkty straty tylko do Clippers. Walka cały czas tutaj trwa. Westbrook podaje do Morrisa. Kawhi miał miejsce, miał dużo miejsca, więc spodziewałem się, że to wpadnie, ale naprawdę czekałbym tam pod zbiórkę. Jeremy. Niestety nie trafia, szkoda. Myślałem, że to będzie fajna akcja i myślę, że była spoko. Aj, chciałem tutaj. Widziałem, że Kawhi sobie właśnie wypuszczał piłkę tam daleko, dlatego chciałem coś tutaj zrobić z tym, ale nie udało się. Russell Westbrook trafia. Jeremy próbuje. Jeremy nie trafia. Aj, szkoda, brakuje nam naprawdę takich trójek. Mieliśmy już kilka takich open trójek do rzucenia, niestety nie trafiamy. Kawhi. No, miał przeciwko siebie nas, więc nie dziwię się, że trafia. Jeremy, szybka piłka do niego. Wejdziemy pod korzyść, jeśli chcesz. I tu jest faul drugi na Westbrooku już. Trafiamy, mamy 20 punktów przekroczone. I tu na przykład wiem, że to na przykład wiem, że trafię, bo to wiem, że jest perfekcyjnie wypuszczone. A oprócz tego resztę naprawdę nie mam pojęcia, kiedy wpadnie czy nie. Westbrook. Będą takie screeny, właśnie musimy na to uważać. Kawhi. Muszę uważać na Westbrooka, on tutaj biega cały czas. Kawhi myślę, że będzie rzucał. Myślę, że to on będzie rzucał. I musi rzucać, ale nie trafia. I to jest violation, tak. W środku jak violation.
Udało się go w miarę tutaj dobrze, dobrze kryć tutaj do końca. Westbrook od razu tutaj momentalnie do mnie doskoczył. Musimy uważać właśnie na niego. Właśnie dobry to był, myślę, że pomysł, że jednak tutaj nie rzuciłem. Myślałem o tym, że rzucę tutaj trójkę, ale od razu do mnie dobiegł. Wemby naprzeciw... Wemby, jak tego nie zrobili naprawdę? To się musiało wydarzyć. To... Nie wiem, jakim cudem ja tutaj nie faulowałem. Ja ewidentnie go za rękę łapałem, ale próbowałem robić cokolwiek, jakkolwiek go zatrzymać. I mam wrażenie, że go za rękę trzymałem nawet. A i tak trafił, więc w sumie. Wemby. Nie wiem naprawdę, co czasami podkusi Wembiego na takie rzuty, bo za często daje takie właśnie, mam wrażenie, nieprzemyślane rzuty. Dobry blok. Świetnie, Wemby. Tu za to właśnie odkupił się tym, że w defensywie zagrał. Wyśmienicie tutaj tę akcję. Wemby znowu. No i znowu nie trafia, naprawdę. O co chodzi? Ja mu nie rozkazuję tego rzutu, więc jakbym ja jeszcze mu kazał, aby rzucać, klikałbym mu kwadrat. To rozumiem, ale ja nie mam pojęcia, naprawdę, czemu on jakby rzuca tak wymuszenie te rzuty. Paul George nas teraz kryje. Szybko piłka od Jeremiego, to muszą być punkty i to są punkty łatwe. Kawhi będzie wchodził pod kosz, Kawhi to robi, Kawhi robi step back, Kawhi nie trafia. Mamy piątą zbiórkę. Devin. Devin do nas, a my łatwy wsad. Jedną ręką łatwy wsad, 4, 5 punktów, 5 punktów straty. 6 minut do końca tej trzeciej kwarty. A my już za chwilę możemy mieć tylko może jedno posiadanie straty. Tylko posiadanie, jedno przewagi będą możliwe, że mieli. Piłka do nas. No ale, no naprawdę, naprawdę, co on zrobił? Czemu on musiał to tak zniszczyć naprawdę, no? Czemu on nie umiał się wybić wcześniej i zrobić wsad? Naprawdę, czemu on coś takiego zrobił? To mnie denerwuje, naprawdę, to jest najgorsze, coś takiego się... Aj, faul mój teraz. Myślałem, że trafię tą piłkę, naprawdę. Jak on mógł to tak skończyć, to ja nie mam pojęcia, naprawdę, bo to było okropne, to było okropne. Po prostu ja jedynie co myślałem, byłem pewny wręcz, że mój gracz to zrobi, że po prostu wsad zrobi, bez problemu, a on coś takiego odwalił i zniszczył akcję, naprawdę. Keldon traci teraz piłkę. Przez nie było tak pięknie, a teraz tak źle. Westbrook trafia. Straszne, naprawdę, teraz taki moment, gdzie był pewien moment, w którym wracaliśmy jakby, a teraz taki moment, w którym właśnie ja mam steala, no. Nawet znaczy oni mam na mnie steala, Westbrook ze wsadem, wow. Co my ostatnio zagraliśmy przez ostatnią minutę, to było... To jest wstyd naprawdę, co my zrobiliśmy przez ostatnią minutę tutaj. Zagraliśmy jedną najgorszą koszykówkę może, jaką graliśmy. Teraz będą za to punkty. No, Wemby z takim naprawdę złością ewidentną, bo wiedział sam, widział, co się tutaj działo. Każdy widział, co się działo, naprawdę, co my ostatnio zrobiliśmy. Przez ostatnie sekundy to my graliśmy, jakbyśmy byli jakimiś amatorami, tak naprawdę. Kawhi, to nie może wpaść. Właśnie, tylko żeby zebrać, żeby Zubaczowi nie dać. Wemby przeciwko Westbrooka. Teraz Wemby, no. Po raz kolejny taki mocny wsad od Wiktora. No dobrze, szybko w miarę się opamiętaliśmy i wróciliśmy do gry. Jeszcze zbierz, nie zebrał niestety nasz gracz i potem jeszcze powal, tutaj jeszcze zbierz to w końcu. Jeszcze Wemby, świetna defensywa wykonana San Antonio Spurs. I to niestety nie wpada to niestety, a tak było blisko, że to wpadło i to było piękne naprawdę. Trafia Norman niestety. Faul Zubacza chyba, tak, to pierwszy faul centra Clippers, timeout, kto bierze, nie wiem, my bierzemy timeout. Rebounds, a nie wiem, czy to jest rebounds per game, czy rebounds, bo to jest rebounds game, nie wiem, ten slash GM, nie pamiętam właśnie, czy to jest rebounds per game, ale to bardziej by pisało RPG przecież, jakby rebounds per game, a nie, no nie wiem właśnie sam. Collins, punkty? Nie, jednak niestety nie.
Szkoda, bo to była właśnie dobra okazja na to. Westbrook. No Westbrook ma dzisiaj dzień też do tych trójek. Przecież to jest chyba czwarta trójka. Devin Vassell. Kompletnie trafia. Wow. Wow, wow, naprawdę. Ten rzut był ohydny. Można tak powiedzieć wreszcie, naprawdę. Jak można było aż tak spudłać w takim miejscu, nie wiem. Jeśli tam był dotknięty i nie widzieli tego sędziowie, to rozumiem, ale naprawdę, jak można było aż tak spudłować? No nie wiem, naprawdę, co się... Znowu mamy taką falę. Mieliśmy falę, gdzie byliśmy... Gdzieś graliśmy dobrze, potem byliśmy okropni, znowu byliśmy dobrzy i teraz znowu nie umiemy grać. Nie, naprawdę, ten zespół tak faluje w tym meczu, że my nic nie zrobimy, jak tak będziemy falować sobie. Clippers się trzymają w miarę cały czas solidnie. Szybka kolejna łatwa asysta. Najbardziej właśnie się skupiałem na nas tutaj. Wow, jak oni, no wow, naprawdę, że coś takiego się teraz zrobi. No to pokazuje, na jakim poziomie my obecnie jesteśmy. Znowu musiałem rzucić, ale nie mogę, no bo jednak nie podwójnie kryją, w środku jest koniec, więc muszę to oddać. Norman Powell tutaj. Westbrook. Westbrook dostaje skrzynia do Zubacza. Rzut. Nie trafiają. Dobrze, koniec miałem już mówić. Tylko zbierzmy to, bo wiem dobrze, jaki ten Zubacz jest dzisiaj. Keldon. Pół dystans. Pięknie. 10 punktów straty na 2 minuty do końca tej trzeciej kwarty. Paul George. Rzuca i niestety trafia. Miał miejsce, ale myślałem, że może jednak się pomyli. Niestety jednak się nie pomylił. Szybka piłka do Jeremiego. Dobra. Coś czułem, że potem jak już Zubacz się tutaj zbliżył, to jednak nie trafia, ale jednak spróbowałem i to się źle skończyło. Paul George ma kilka już sekund tylko do końca, co tutaj wykombinuje. Wykombinuje rzut i nie trafia, my mamy zbiórkę. Devin Vassell. Do Collinsa ładnie, bardzo ładnie rozegrana akcja. Biorą tutaj timeout Clippers, my nie wiem, czy nie siądziemy teraz, możliwe. Albo teraz, albo na początku czwartej kwarty. Teraz siadamy właśnie, więc ostatnia nasza przerwa, wracamy i wynik to 87-76, więc... No jest jeszcze możliwy wynik, żeby wrócić, na pewno, zwłaszcza, że my mamy posiadanie, więc możemy teraz zmniejszyć to przewagę do już jednocyfrowej przewagi. Nie tam, pomyliłem jakby, nie wiem, znaczy nie pomyliłem, no bo kierowałem analog, miałem w myśli Wembiego, ale nie wiem, czemu tam nie poszło to. Wemby właśnie, musimy to wykorzystać, że oni, nie wiem czemu, strasznie się na mnie skupiają, nawet jak Wemby jest, bo z Collinsem to rozumiem, że się na mnie skupiają, ale jak jest Wemby, że tak się skupiają na mnie, to trzeba wykorzystywać, a ja teraz, to po prostu to jest to, że ja próbowałem reagować, byłem troszeczkę spóźniony, ale próbowałem reagować i normalnie może jeszcze bym dobiegł do niego, ale nasza prędkość jest po prostu najlepszy pokaz naszej prędkości. Faul na Jeremim, dwa rzuty dla Polaka teraz, dwa rzuty osobiste, oby trafił. Ajajaj, niestety pierwszy nie trafia. No drugi przynajmniej, oby. No przynajmniej drugi jest rzut celny, ten osobisty. Mamy 10 punktów straty do nich, więc cały czas właśnie jest tak nie najlepiej. Paul, oj, ma za dużo miejsca. Aj, po tych, oni naprawdę używają niesamowicie tych screenów. To powinno wpaść, właśnie, tak, trafia, super. Trafiam tutaj właśnie, bo miałem mówić, że dobra, miałem dobrze kryty, ale to powinno i tak wpaść, to powinno wpaść. Właśnie wpadło, dobrze. Dobrze, tu wpadł, mam 25 punkt. Paul George znowu dostaje po screenie i rzuca. Dobrze, nie trafia tym razem, Wemby zbiera, musimy to wykorzystać.
screen szybki właśnie Wiktor. Super, ale znowu do Wiktora właśnie znowu miałem. Liczyłem też, że Jeremy poda. Już potem właśnie do Wiktora. Teraz Jeremy, szybko Jeremy. Ajajaj, to jest właśnie to, co nie lubię. Tak za łatwo naprawdę tutaj. Za łatwo to się właśnie dzieje. Westbrook nie powinien tego trafić, dobra. Za łatwo właśnie to się tam przed dzieje. Tutaj że Jeremy dosłownie ledwo coś dotknięty i już nagle nie ma prawa trafić. No to jest naprawdę, nie lubię tego. Teraz Wemby, to są. Cały czas to robią, my musimy to wykorzystywać naprawdę, tylko kilka razy już po prostu, nie wiem, kierowałem do, jakby do niego, a gra myślała, że ja kieruję do kogoś innego. George nie trafia, taki dość łatwy rzut wydaje się. Jeremy biegnie. Jeremy. Jeszcze możesz... Norman Powell to jest, no naprawdę nie powinien mu aż taki sprawić problemów, albo mogłeś podać, naprawdę. To mnie denerwuje, że my mamy naprawdę, my mamy na, dosłownie na talerzu te akcje i te punkty, ale my nie umiemy tego wykorzystać po prostu, naprawdę. A jeszcze Kenyon Martin zbiera, Westbrook jeszcze teraz, trójeczka od niego pewnie. No oczywiście, Russell Westbrook jak Steph Curry dzisiaj praktycznie gra z tych rzutów z dystansu. To jest to, o czym mówiłem praktycznie na początku meczu, że brakuje, że jeszcze w tym meczu nagle Steph, nagle znaczy będzie grał jak Steph praktycznie Westbrook, no i... No wiadomo, że to jest troszeczkę leciutka taka przesada, no i nie mówię oczywiście na serio, no ale no gra naprawdę bardzo dobrze jak na siebie. Jak na siebie to gra bardzo dobrze, jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Nie ma teraz Westbrooka, co ciekawe, na te ostatnie 3,5 minuty do końca. To jest bardzo ciekawe. Paul George, ależ step back sobie zrobił piękny i no, zrobił tyle swoje miejsca, że to musiał trafić. Dobrze, właśnie chciałem do Jeremiego. Socha, masz dużą trójkę i trafiasz ją. Pięknie, Jeremy. Ważny to był rzut i nie myli się tutaj Polak. Nie trafia, dobra defensywa do końca. Byłem właśnie skupiony bardzo na tym, żeby to dobrze się skończyło dla nas i się kończy bardzo dobrze dla nas. Super, super znalezienie przez Devina Vassella. 7 punktów straty, 2 minuty 30 sekund do końca. Terence Mann nie trafia, Zubacz zbiera, no i... Mówiłem to 100 razy. Zobacz, cały czas to robi, a my się tego nie nauczymy po prostu. My się tego nie nauczymy. Naprawdę to jest niesamowite. Jak mogą robić cały czas to samo, ale cały czas im to wychodzi, bo my cały czas się tego nie nauczymy, naprawdę. W tym momencie powinno być 97-92, a nie 99-92. Byśmy umieli się skupić na tym Zubaczu, naprawdę. Skupmy się, bo to możemy zrobić. Możemy tego Zubacza dobrze przecież kryć. Paul George. Trafia, niestety trafia. Keldon. Jeremy może trafić, bardzo ładny Jeremy. Świetnie, świetnie. Łębania zaczęła się tutaj wchodzi. Zobacz. Zobacz jest po prostu dzisiaj też bestią. Drugi gracz po Westbrooku, który się nagle gra dzisiaj dużo lepiej niż powinien grać. W sensie, że Westbrook oczywiście wiadomo, że Prime Westbrook to jest dobry bardzo gracz, ale jeśli chodzi o rzuty z dystansu, że jest lepszy niż powinien być, a Zobacz jest dzisiaj niesamowity naprawdę. W ofensywie, w defensywie jest za dobry. No, screen ktoś może. Trafiam, ładnie. Teraz mam przy piłce. Zobacz. Faul Embiego.
Nie, myślałem, żeby im jeszcze da... A w sumie, nie, troszeczkę się... Nie wiem w sumie. Nie wiem sam, właśnie jako trener, jakbym to zareagował. Czy teraz już faulować ich na pewno? Terence Mann nie trafia. Nie trafia Terence Mann. A to jest kolejna trójka od Kobe'ego Jordana. Paul George faulowany. Dobrze, to osobiste dla PG'ego tutaj. Trafię dwa razy. Mamy timeout. Ja bym ten timeout brał, ale no. Nie wiem, czemu nie bierzemy, szczerze. Naprawdę nie wiem, czemu nie bierzemy tego timeoutu tutaj. Aj, to nie wpadnie. Aj, nie wpadnie. Szkoda, naprawdę. Szkoda, bo. Bo te dwie trójki takie ważne trafiłem i naprawdę wierzyłem, że mogę trafić, mogę ich jeszcze trafić więcej, ale... No niestety tak czasami bywa. Nie da się rzucić wszystkich takich rzutów jednak. Nawet najlepsi w historii takich rzutów nie trafiali tak pod rząd tyle trójek dobrych. Ale jeśli byśmy mieli teraz tą trójkę, to mielibyśmy teraz 4 punkty tylko straty. Trafiamy tą trójkę. Czemu tam jedną naprawdę? Czemu tam jedną nie trafiliśmy? To jest dla mnie zagadka. No po prostu się nie udało. Po prostu się nie udało. Szybko, szybko sfaulować go. Sfauluj go, Devin, właśnie. Dobra. Aj, niestety to jest też jeszcze tragiczne, że oni się nie mylą z tych rzutów osobistych. To jest najgorsze też. No i to też pada. Co za końcówka, jeśli chodzi o te trójki, naprawdę. Szalone to jest. Ile my... Już nie wiem, trzy trójki trafiliśmy w przeciągu ostatnich jakichś 50 sekund. Najgorsze właśnie, że ja się po tym faulem, żebym zdążył faulować. Paul jest faulowany. Problem jest taki. Ale jeśli trafi teraz, a pewnie trafi. No tak, niestety trafi, więc wygrali. Ale naprawdę i tak, końcówka dalej szalona, końcówka dalej szalona. Jeszcze tego brakowało, żeby trafi, żebyśmy trafili, ale i tak naprawdę sam się cieszę, że i tak pokazaliśmy, że po prostu wystarczyło troszeczkę mieć mniejszą stratę i moglibyśmy naprawdę, bo jak widać nasz gracz dzisiaj był w mega formie, jeśli chodzi o te trójki. To też jest dobry znak, naprawdę, bo no jak widać nasz gracz naprawdę łatwo się im w miarę też rzuca te trójki przy takich momentach. Nie klinia za dobrze, więc jeśli tak będą w miarę inne zespoły robiły, to naprawdę w takich ważnych momentach, w kluczowych momentach naprawdę możemy rzucać właśnie ważne punkty. Ja się i tak właśnie cieszę, że w miarę ta końcówka naprawdę pokazała właśnie dużo. I takie myślę, że rzuty, które oddawaliśmy, to nagroda Clutch Player of the Year. Dużo myślę, że zdobyłem tych punktów pod tą nagrodę ewentualnie, jeśli właśnie. Bo to nie ma jakby takiej wiadomej klasyfikacji, no ale tu dużo takich clutch pointów na pewno zdobyłem. Dużo takich clutch punktów na pewno zdobyłem w tym meczu. Ile tutaj gold points zdobędziemy, to mnie interesuje. No troszeczkę ich zdobyliśmy. Troszeczkę ich zdobyliśmy, to fajnie. Już prawie 1000 nam brakuje, nieco ponad 1000 nam brakuje do Wembiego. A teraz będziemy mieli key game, tak, teraz będziemy mieli key game z Warriors, który będzie w następnym odcinku, więc pojedynek, po tym co my pokazaliśmy, jeśli chodzi o rzuty z dystansu, to może być naprawdę bardzo ekscytujący pojedynek ze Stefem. Najlepszy gracz, jeśli chodzi o rzuty z dystansu w historii NBA, plus gość, który może być jego następcą, może być następcą, jeśli chodzi o miano najlepszego shootera w historii NBA, bo możliwe, że takim zawodnikiem będziemy, że jak właśnie już od młodych lat potrafimy takie występy mieć, no to naprawdę możemy być nawet najlepszym shooterem w historii NBA. Tak może się wydarzyć. To się może na pewno wydarzyć, ale na razie jeszcze nie idźmy aż tak daleko w przyszłość, a w tym momencie będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!